Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri. Dziś bez kamerki wyjątkowo, bo po prostu nie mam nawet momentu, żeby się ogarnąć. Niedługo lecę do pracy, więc zaczniemy od zebrania sobie oczywiście farm, jako takie daily routine. I potem spróbujemy sobie zrobić misję. Jaką misję? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka misja nas dzisiaj czeka. Ale wszystko po kolei. Moi drodzy, jestem w trakcie pracy nad ciekawym odcinkiem. Prawdopodobnie będzie on dostępny dla was już jutro, jeśli wszystko dobrze wypali. Dobrze mówię? Nie, przepraszam, pojutrze. Dni mi się trochę mieszają. Pojutrze prawdopodobnie, jeśli wszystko wypali, powinien być ten odcineczek dla was. Takiego odcinka jeszcze u mnie nie było, więc zachęcam bardzo gorąco. Trochę Alcatria, trochę Margonem, tak tylko powiem. Tymczasem, no jeśli nie wypali, no to on się i tak pojawi, bo to znaczy, że praca nad nim zeszła mi trochę dłużej. Ale bądźmy dobrej myśli. Tymczasem, moi drodzy, działamy tutaj, zbieramy co trzeba, sprzedajmy Jerefowi ciemiężyce, bo już mamy 90 sztuk. I nam się cały czas powoli zwracają czerwone grosze. Za jakiś czas będziemy sobie inwestować w kolejne farmy, moi drodzy. więc dobra. Co nas dzisiaj czeka, moi drodzy? Moi drodzy, tak? Myślę, że spróbujemy to. Tak, pójdziemy do Mife, do namiotu podróżników. I zobaczymy sobie, na czym polega ten mrok, który ma nadejść. To jest wszystko tutaj. Więc zaraz się przekonamy. No i mam nadzieję, że quest nie będzie bardzo rozwleczony, ze względu na to, że jednak nie chcę tutaj godzinnego odcinka. Już wystarczy mi ten odcinek, nad którym obecnie pracuję. Jeśli chodzi o rozwlekanie czasowe. Teraz tak, idziemy do Nikodema Jaffe. A popytać mieszkańców o rewolucję, która ponoć ma nadejść. Czyli czeka nas rewolucja, czyli to może być coś grubszego, powiedzmy, na zasadzie takiej jak posiłki i tak dalej. Czy na pewno? Przekonamy się zaraz. Przede wszystkim tych ptaków jest tu od nasrania. Wróć do Mife z informacjami. Moje gardło, matko. By the way, aż zastanawiam się, czy nie zrobić wam kącika kulinarnego, bo prowadzę własną książkę kulinarną, bo lubię sobie pogotować czasem. I ostatnio zrobiłem świetny syrop do pumpkin spice latte, dniowe latte, więc... no. I to był mój w ogóle pierwszy raz, jak to robiłem. Takie dniowe latte własnoręcznie. Oraz jakiś czas temu zupę dyniową i tak dalej. Tak samo pierwszy raz ostatnio w życiu drążyłem w ogóle dynię. Więc dużo się nauczyłem w tym miesiącu. Poza tym no, mam parę swoich takich, powiedzmy, w jakimś sensie pokazowych przepisów, z których korzystam. Więc jeśli bylibyście zainteresowani moją kuchnią, zachęcam. Dawajcie znać, pogotujemy sobie razem. Tymczasem Jomsom. I choćby skały srały, czekamy na zaćmienie. Idziemy do alchemika. Znajdź alchemika w pobliżu. Moi drodzy, jakby... Skoro już tyle misji robiliśmy z alchemikiem, to czemu mamy go znaleźć? My dokładnie wiemy, gdzie on jest. Logic. Wow, dwa itemki najbardziej nieprzydatne z papugi. Nice. No dobra, w ogóle wow, narzuciło nam po prostu przyciemnienie na ekran. Ciekawie. Próbuj wykonać reakcję, o której mówił alchemik. I patrzcie, mamy udać się do ogniska. Tu jest chyba więcej niż jedno ognisko, mi się wydaje. Pójdźmy koło cholipka. Przekonajmy się. No bo obstawiam, że to będzie takie najbliższe questowi.
ciekawi mnie właśnie, czy to na pewno o nie chodzi. Bo wydaje mi się, że tutaj może być więcej ognisk niż tylko to. Chyba, że postarali się, że jest tylko to. To wtedy spoko. Ciekawi mnie, czy miałem... Okej, nie miałem nic zrobić. No dobra. Dobra, więc wracamy do Nikodema Jaffe. By the way, wow, czemu ja płonę? A, bo jestem wysłannikiem niebios. Daję bioza. Okej, czyli mamy straszyć ludzi. Nice! W końcu Halloween, co nie? Quest może nie jest Halloweenowy, ale straszmy ludzi. Znaczy Halloween. Halloween Halloweenem. Ale przecież już minęło Halloween, a dzień po Halloween co się zaczyna? Święta oczywiście, co nie? No. Myślę, że wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, tak? Święta, piosenki świąteczne, kolędy, All I Want For Christmas. Więc no. Czarnoksiężnik Kieszko w kwiecistej grocie, spierdzielaj żółwiu. Tutaj idziemy. No, proszę bardzo, idź tam. Ej, weźcie, skalibrujcie tę mapę czy coś, bo w ogóle ona tak nie lubi reagować na klikanie, że to wręcz irytujące. Tak, i na podstawie mojej ostatniej rozmowy z błaznem będzie będzie dopisywanie, tak, przez szynkacza. Zephyr wspomniał o kalibracji mapy. Znowu ten gnojek. Nie wiem, czy wy macie na to wpływ, czy to jest jakiś błąd z perspektywy, nie wiem, u mnie jak to działa, czy coś, ale beznadziejnie działa to klikanie na mapie. Że trzeba 10 razy kliknąć, żeby to w ogóle zadziałało. Żenuła. Udaj się do pomnika, który jest łącznikiem między aurami, nabierz neutralnej wody, aby następnie oczyścić okolice. Oczyścimy okolice, moi drodzy. Jak nam za to zapłacą. Hehe. No dobra. Auro był tutaj, prawda? Nie ma innej możliwości. Tam pod górkę. Auro, tu jest Auro. Ja tak nie ufam tym wszystkim Auro. To jest jakieś sranie w banie. A, to jest ten. Ja myślałem, że to jest skała, ten krawędź skał. Idziemy do studni, moi drodzy. O, mamy grób. Nice. Żeby było najwięcej mieszkańców portu. I rozlej. O, ściśle tą wodę. Łach. Sorry, jeszcze się budzę. Czasowo wyglądamy dobrze, więc jest dobrze. Czyszcząca woda do studni. No studnia to gdzieś tutaj, co nie? Tutaj jest najwięcej mimo wszystko ludzi. O. Mamy studnię. Mamy jak najbardziej studnie, moi drodzy. I idziemy do Mife. Nie mówcie, że to już koniec questa. Jeśli tak, to w sumie fajny taki skromny questik. Ale coś ciekawszego, ciekawsza akcja jest. Gdy nadejdzie mrok. Sprawdźmy, co nam powie Mife. Czy to już koniec tej przygody, czy to jeszcze coś? Najlepsza nagroda na świecie. 25k expa, wow. No dobra, co my tu jeszcze mamy? A zróbmy sobie jeszcze pracę Eugeniusza. Bo why not? Kto bogatemu zabroni? Czy bogatemu? 7,7 miliona prawie. No, powiedzmy, podobno jak na tę grę to bogaty miar. W ogóle nie zdążyłem wydać waluty. Tak mi się wydaje, że... Nie wiem jak tam z dostępnością teraz po sezonie tych NPC-tów. Ale nie wydałem tej waluty jeszcze i będę musiał sprawdzić, czy oni stoją teraz w porcie Verdant, czy... Verdant, to ja mówię, w Asgardzie. Czy nie? Jak nie, no to życie. O, ja... No dobra, idziemy do Eugeniusza. Eugeniuszu, co nam powiesz? Tutaj mamy też kolejnego questa, Gralesa. To jest też jakaś chyba linia zaczyna się, bo... jest wymagany jego quest do kontynuacji innych questów. I uwaga, dostawca! Klasyczek, kurde. Nie wiem, czy to jest losowo, czy co, ale to jest drugi quest, którego niego dostaje i trzeci raz z rzędu jest to dostawca, bodajże trzeci, mi się wydaje. I właśnie, słyszałem, że przez któryś z moich odcinków
zaktualizowane zostały ceny za wypłaty pracowników i ja bym to dzisiaj sprawdził, wiecie, bo skoro już ja miałem na to wpływ, to ciekawi mnie, w którą stronę miałem na to wpływ, czy pozytywny, czy negatywny, czy będzie taniej, czy będzie drożej. Więc to też zobaczymy. Ale najpierw wykonajmy sobie tę misję. Ile my mamy na ten moment wypłat? Wypłat. 5, czyli będzie 6 wypłata. Przekonamy się, czy już jesteśmy w stanie coś kupić. Pamiętam, że wtedy najtaniej to było... Najtaniej wtedy to było mieć... 15 wypłat, tak, żeby cokolwiek kupić. Więc przekonamy się, w którym kierunku to poszło. Ale najpierw idziemy do portu morskiego Asgard. Do Michała. Jak dobrze wiecie, bardzo nie lubię przenoszenia się podczas jednej misji między tym a tym, bo jest to kosztowne po prostu. Więc no, bardziej niż zwykły woźnica. Dobra, dostaliśmy krewetki i teraz musimy wrócić do portu morskiego Verdant. I wiecie co, wrócimy sobie po taniości chyba. Ogólnie to jakieś 80% moich wypraw po taniości, czyli za dużą butlę rumu, kończy się wypadkami. Więc nie wiem, czy procentaż nie jest za wielki. No patrzcie, i teraz właśnie jest wypadek, to nie? Więc procentaż na te wypadki chyba jest za wielki, chyba że to jest zamysł, że my się mamy za każdym razem rozbijać. I patrzcie, i teraz wracamy do Asgardu i dupa. I patrzcie teraz, uwaga, drugi raz z rzędu. I znowu wypadek, to nie? Więc mam wrażenie, że ten te szanse na ten wypadek jest jednak są jednak za duże. A, i teraz zasrana misja, której bardzo nie cierpię, bo chodzi o łażenie do tego gościa i do beczek i to jest... Jesteśmy skazani na łaskę systemu, czy wylosuje nam, że coś znaleźliśmy w tej beczce, czy nie. Czy nas coś uszkodzi. Bo może nas coś uszkodzić po prostu i paraliżować na jakiś czas. Mamy farta. Mamy akurat farta dzisiaj. Więc pod tym kątem chociaż jesteśmy na plus, no i... Tyle do przodu jesteśmy, ale tak czy siak obie próby dzisiaj skończyły się wypadkiem. I tak mi się dzieje praktycznie za każdym razem, bo tak stwierdzam, a wykorzystam sobie ten duży room po prostu. Mam trochę tych co prawda moich wspaniałych biletów na race, ale nie chcę ich wszystkich naraz wykorzystać, więc no. Idziemy po wypłatę do Joachima i zaraz sprawdzimy, co nas czeka za tę pracę, w sensie co nas czeka za te wypłaty. Bo jeśli by nie nas na coś fajnego stać, to why not, nie? Więc przekonajmy się. Ogólnie to jeśli chodzi o moją lubialność tych prac, to na razie są na równym poziomie wartownik i dostawca. Tutaj by the way tepnijmy się do samego Verdantu. Palcie się. Wartownik i dostawca, ponieważ na wartowniku musimy stać 5 minut jak debile bez ruchu, a na dostawcy musimy się przenosić na Asgard i właśnie obie mają taki powiedzmy delikatnie irytujący aspekt w sobie. Delikatnie to dobrze powiedziane. To delikatnie powiedziane. Więc mają obie coś w sobie takiego, co mi się nie podoba. Sprawdźmy, co nam Ginter powie. Uwaga, jakie ceny mamy u naukowca teraz? 21. 1. 10. 3. 5. 20. Sims Fair, wiecie? Księga przywołań. Nieco mniejszy procent lutu na lepsze przedmioty. Potwór ma 100% agresywności. U Noriny ją przywołujemy. Ej, dobra, to mi się podoba. Za 20 wypłat. Tutaj za 5 i 3 mamy rybki. I właśnie różnie może być z tymi rybkami. Zacznijmy od kupienia sobie jednego krwawniczka. Sprawdzimy, co nam dzisiaj lutnie i od tego będzie zależała przyszłość naszych wypłat. Okej. Będziemy zbierać na przywołania u Noriny. 20 sztuk wypłaty na przywołanie, więc powiedzmy co 3 tygodnie jedno przywołanko nam wchodzi. Mamy też przepustki na dungeon, już mniej więcej wiem gdzie ich szukać, na tych lepszych dungeonów, więc za jakiś czas będziemy się wybierać na nie. Tymczasem moi drodzy, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej.
I przypominam, już niedługo, prawdopodobnie następny odcinek będzie troszkę ciekawszy niż inne, które dotychczas się u mnie pojawiały. Więc zachęcam, oczekujcie, bo będzie na pewno ciekawie. Na razie, cześć!